Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w roli eksperta, i to eksperta od budowania i zabaw z klocków, Max. Maksymilian ma prawie 5 lat i będzie dzisiaj pokazywał, jak inaczej można wykorzystać klocki Duplo! Między innymi Duplo i mniejsze klocki Lego. Cześć, jestem Beata i zapraszam do Clearo. To co, ruszamy? Jest kolejny dzień maja i pada. Tych słonecznych dni było naprawdę mało, dlatego wpadliśmy na pomysł, żeby Wam pokazać, szczególnie tym z Was, którzy lubią budować z klocków, jak inaczej jeszcze można wykorzystać klocki, żeby systematycznie wydłużać koncentrację uwagi Waszego dziecka. Zapraszamy! Zaczynamy? Najpierw wysypujemy to, co mamy w pudełkach. Uwaga, będzie głośno. No. I teraz popatrz, co tutaj się dzieje. Mamy dokładnie takie same klocki. Przyjrzyj się, porównamy, dobra? Mam takie dwa. 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 Mam takie Masz? Dwa. Teraz mam taki i taki. Mam taki. I jeszcze mam taki mały zielony. A ja mam tak. Dobra, i teraz skup się. Ja zrobię jakiś ruch z moich klocków i Ty postaraj się zrobić dokładnie to samo, co ja. Dobra? Uważaj. Teraz Ty. Ty. Dobra, i teraz znowu ja. Uważaj, biorę cztery klocki teraz. Jeden, dwa, trzy, cztery. Teraz ty. Dobra, ty, dobra. Ten. Z moich? Nie, nie, nie. Ty używasz tylko twoich. Ten, ten, ten. Jak widać, to zadanie wymagało skupienia, ale dla Maxa ten rodzaj klocków, jak widać, jest już troszeczkę łatwy, dlatego teraz... Strasznie łatwy! Dlatego teraz pokażemy szybciutko, jak można to samo zadanie zrobić z małych klocków Lego. Już wracamy. Już mamy małe klocki Lego. Co tam masz? Wow! Teraz mamy mały zestaw i teraz będzie troszeczkę trudniej. Skup się. Patrz na to. Mniejsze klocki możemy też wykorzystać oczywiście do budowania różnych przestrzennych konstrukcji i możemy je pokazywać dziecku pod różnym kątem, zmieniając układ klocków w przestrzeni. To będzie koanda. Popatrz, co zrobiłam. Hop. I hop. I hop. A teraz porównaj, czy nasze prace są takie same? Poobracaj tak, żeby sprawdzić. Tak, można porównać. Brawo! Spisałeś się. Z tych samych klocków możemy jeszcze zaproponować inne zabawy. Na przykład wykorzystując płytki Lego jako linię mety, możemy pobawić się tymi małymi klockami, wykorzystując je do naszego wyścigu, tak jak w grze w kapsle, ćwicząc tym samym sprawność manualną. Popatrz, co ja robię. O, doleciało do mety, spróbuj. Tak? Mhm. I paluszkiem. Tyk. Spróbuj paluszkiem. Tyk. Tyk. O, ja wygrałam. Tyk. Tyk. O, przeleciał. Jeszcze jeden. Zobacz, spróbuj paluszkiem. Tak. Stryknąć. Hop. Duże klocki Lego, popatrz, możemy też wykorzystać do tego, żeby ułożyć jakiś rytm. Wiesz, co to jest rytm? Tak. Co to jest takiego? Gdzie mamy rytm?
Rytm na przykład w piosence. O, rytm na przykład w piosence. Rytm może być też właściwy dla mówienia. My sobie spróbujemy poukładać te klocki i stworzyć z tych klocków jakiś rytm. Na przykład taki. Patrz, można wykorzystać różne instrumenty do tego. Teraz ty. Staraj się zrobić ten dźwięk nad każdym klockiem. Dobra, prawie się udało. A teraz kolejne zadanie, które będzie polegało na sortowaniu naszych duplo klocków na kolory. Dasz sobie radę? Tak! Łatwizna, nie? Tak! Dzwoneczki wykorzystamy jako znaczniki kolorów. Ja je rozstawię, Max, po tej stronie. Niebieski, żółty, czerwony i zielony. A ty masz za zadanie przenieść rozrzucone klocki przez tunel i dopasować do koloru, ustawiając w rządkach, tak żeby się nie rozsypywały. Uwaga, Max, popatrz. I czas start. Wstajesz na nóżki, wstajesz na nóżki. Wstajesz na nóżki. Nie ślizgaj się po podłodze, wstań na nogi. Trochę poćwicz, po dwa tylko możesz zabierać. Nowy klocek! I z powrotem wstań na nóżki, Max. Wróć na nogach. Co za leniuszek mi się trafił. Samo sortowanie na kolory może okazać się zbyt nudne, ale jeśli dodamy do tego element ruchu, to może być fajna zabawa. Potem możemy te same klocki, które ułożyłeś, wykorzystać do tego, żeby sobie porównać, w którym zbiorze, czyli w którym kolorze mamy najwięcej, a w którym mamy najmniej. A może w których mamy porówno. Zobacz, gdzie jest najmniej? Tu. A gdzie jest najwięcej? Nigdzie. A w pozostałych? Jest porówno. Jest porówno, super. Zadanie wykonane. Dobra, okej. Okay. Kolejna rzecz to zrzucanie do celu. Możemy wykorzystać ten sam tunel. Aha, jeszcze. Jeśli nie macie w domu specjalnego tunelu, to możecie go zrobić ze zwykłego koca. Wystarczy, że dwie osoby będą ustawione na dwóch końcach, zawiną koc i dziecko będzie przechodziło przez koc. A teraz zrobimy z tego studnię, do której będziemy rzucać nasze klocki. Jak już się przeciśniesz, chodź. Hop, wstajemy. Hop, góra, góra, góra. Ciekawa jestem, kto pierwszy z nas rzuci do celu. Ja biorę niebieskie, ty weź zielone. Niebieskie, bo ja najbardziej. Uwaga. I teraz czekaj, 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 czekaj. Tutaj, po turecku siadasz, żeby się nie przesuwać, żeby było sprawiedliwie. Cel jest tam. I teraz bez przesuwania się. Najpierw jedna ręka, hop, druga. Nie, bez oszukiwania! O nie! Taką zabawę najlepiej zostawić sobie na sam koniec i jednocześnie wykorzystać ją do posprzątania wszystkich klocków.